Kochani widzowie, odzywam się teraz do was bez kamerki, jak słyszycie mnie teraz dobrze, ale problem jest. Nagrałem sobie nie ten mikrofon, co trzeba. Taki minus. I dźwięk nie jest zachwycający, ale słychać. Więc proszę, zostaw łapkę. To mnie to zmobilizuje do tego, żeby następnym razem sprawdzać, czy wszystko działa. Kocham was. Pozdro, miłego oglądania. Halo, halo widzu, mam nadzieję, że już zjadłeś śniadanko, że jesteś, prawda, wypoczęty, prawda, wszystko super fajnie, na 10 wstaję, żeby obejrzeć, prawda, mój odcinek. I bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj bardzo fajny odcinek, jest kolejny raz z Minecraft, ale... I dzisiaj mamy Minecraft, ale TNT respi się ode mnie do samego dna ziemi. Siemano wszystkim, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szybco i dzisiaj jesteśmy ponownie w Minecrafcie. Powiem wam szczerze, że Minecraft, ale mi się mega wybitnie nagrywa, z tego powodu, że wchodzę na świat, staram się go przejść jakoś w miarę, wykorzystać jakieś te dodatkowe, takie dodatki do Minecrafta, których normalnie nie ma, w celu, żeby zrobić coś nowego, coś innego, coś, czego jeszcze w Minecrafcie ja osobiście nigdy nie robiłem i za to lubię te właśnie modyfikacje, całą tą serię Minecraft, ale którą robię u siebie na kanale. Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jeżeli wy się dobrze przy nim bawicie, to koniecznie łapka w górę, jeżeli chcecie więcej czegoś takiego, a teraz, jak wiecie, przez cały grudzień robię dwa filmy dziennie, co jest dosyć sporym wyczynem na jednym kanale, dwa filmy dziennie, bo tak normalnie robię trzy, ponieważ jeszcze Szczypcą Plus, na którego zapraszam, tam oczywiście możecie wbić poglądy sobie Among Us, jak sobie, prawda, gram z widzami, czy sobie gram z ekipą. Myślę, że warto wbić, nic nie stracisz, a możesz tylko zyskać fajny czas spędzony, prawda, na oglądaniu, więc zapraszam bardzo serdecznie, linki są oczywiście w opisie. Ale wracając do tego, co mamy, mi się bardzo dobrze nagrywa, takie odcinki są bardzo fajne i jak wiecie, dużo nagrywam filmów teraz przez cały grudzień, więc takie filmy również musiały się pojawić, ale jeżeli chcielibyście kontynuację tych filmów, żebym robił ich jeszcze więcej w przyszłym miesiącu, właśnie od stycznia, kiedy już wrócimy z powrotem do formuły 1 film dziennie, no to łapka w górę powinna być, prawda, takim czymś, co jest, prawda, to powinna być po prostu. A subskrypcja to już tym bardziej. Subskrypcja to powinna być już dawno, więc jeżeli nie subskrybujesz, a mnóstwo osób, które ogląda filmy, nie subskrybuje, to właśnie to teraz. Ale ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Uwaga, wchodzę na świat, który już jest stworzony. I uwaga, na czym to polega dokładnie? Polega to na tym, że pod będzie się pojawiać TNT co 20 sekund. Nie wiem, czy to od razu zadziała, czy to już jest odpalone, czy ja tego nie muszę przypadkiem odpalić. Więc ja po prostu może wpiszę komendę reload, która odpali to. I tak, odbudowała, prawda, tutaj wyświetliła się nazwa osoby, która robi to i jest prawdopodobnie youtuberem, bo się wyświetliło, że na YouTube. Więc możecie wbić, prawda, o jest, kurde, dobra, i teraz, czekajcie, odsunę się. To będzie mocne uderzenie, oj, to będzie mocne uderzenie, widzicie, to idzie do samego dołu. Do samego dołu, wow, poszło. Mamy taką dziurę, że hej. Na szczęście, będzie łatwiej niż w ostatnim odcinku, ponieważ tu myślę, że z przeżyciem będzie o wiele prościej. Z tym, że trzeba ciągle uważać, ciągle kontrolować, czy pode mną przypadkiem się to nie zrobiło. Bo o, właśnie tak jak teraz, bo jeżeli wybuchnie to pode mną, no to mamy mocny problem, bo wiecie, to, że to będzie wybuchać sobie co jakiś czas, nie jest problemem żadnym tak naprawdę. Żadnym problemem to nie jest, jest ok, wszystko spoko i tak dalej. Ale jeżeli będę sobie coś kraftował, jeżeli się zapatrzę i to wybuchnie pode mną, to nie dość, że zginę, to jeszcze, prawda, gdzie to się zrespi teraz, dobra, tu. Okej, tutaj zobaczmy. To jest o tyle spoko, że my będziemy mogli sobie później diamenty jakieś szybko znaleźć. Więc wydaje mi się, że znalezienie diamentów na tym odcinku nie powinno być większym problemem, co jest, myślę, że spoko, bo w ostatnich odcinkach w ogóle nie zdążyliśmy, w ostatnim odcinku w sumie, w ogóle nie zdążyliśmy zdobyć tego, jak to się nazywa, żelaza, a gdzie tam mówić o diamentach. Dobra, gdzie to się zrespi? Dobra, zrespiło się tutaj, możemy na spokojnie kraftować killów. Właśnie to musimy tak kontrolować, żeby, prawda, nie być, żeby się, no nie obudzić, jak to się mówi, z ręką w nocniku, ale dobra, dzięki teraz tym... na farcie, oj, na takim farciszu, że szok. Dobra, tu kopiemy to, żeby mieć jakieś prawda, na kill off i tak dalej. Dobra, tu się stworzyło znowu, więc połączymy te dwie dziury w jedną wielką. Ale dobrze w sumie, że tutaj zrobi nam się taka wielka dziura. To nawet mi się podoba, taki sposób na poszerzanie, prawda, tej dziury. O, i teraz widzimy pięknie, co tutaj jest na dole. I czy jakieś diamenty tam się znajdą dla nas, to może się znajdą za jakiś czas. Dobra, ja tutaj kopię. Zaraz tu się pojawi obok nas kolejny raz to TNT, więc o, właśnie, o tym mówię. Ło, szybko, szybko, szybko! Dobra, wybuchnij to. Dobra, dobra, wybuchło, wybuchło. Już myślałem, że się zwiesiła modyfikacja. Ale dobra, to jest dobre, co teraz mamy. Że mamy taką dziurę, w której mamy dostęp tak naprawdę do wszystkich surowców i możemy z tego korzystać. Ale to by było troszkę zbyt nudne, gdybyśmy stanęli na tym po prostu. Tu znowu powiększymy tą dziurę, więc mamy teraz czas na to, żeby zrobić sobie jakieś podstawowe narzędzia. O nie. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, niewiele czasu, niewiele czasu. Zróbmy sobie siekierę i zróbmy sobie łopatę, bo to się nam najbardziej przyda. Weźmy tą siekierą ten crafting, bo tutaj teraz prawdopodobnie pojawi mi się TNT. Uwaga. Gdzie się pojawi? Dobra, tu się pojawiło, więc możemy teraz odejść troszkę dalej i ustawić sobie 1, 2, 3, prawda, tako. I teraz robimy sobie patyki znowu.
postawmy sobie crafting gdzieś. Czekajcie, poczekam, czy to się zrespi znowu pode mną, bo jak to się zrespi pode mną trakcie, jak będę craftował, to nie będzie zbyt kolorowo, no nie ukrywajmy. Tu się już pojawi, dobra, pojawiło się za nami, więc postawmy sobie tu crafting, zróbmy sobie szybki mieczyk, bo za niedługo będzie noc i zajmijmy się żarciem, zanim będzie noc, bo nie ukrywajmy, ale kolorowo nie jest. O, dobra, mamy te, to jest mega dobre, ponieważ to jest łatwo zdobyć, a to też nam pomoże z damage'em, jakby, żeby zabezpieczyć nas przed obrażeniem od upadku. Więc jakby akurat tak się zdarzyło, żeby nam na dole tej dziury, pod którą by nami wybuchło, pojawiło się jakiś dirt tak na samym dole, wiecie o co chodzi? Że to jest chyba niemożliwe, ale wow, ale gdyby już, no to jesteśmy w stanie, prawda, sobie się uratować tym w jakiś sposób, więc to jest warto myślę. Dobra, teraz tak, potrzebowałbym węgiel, więc ja bym się udał tutaj do tego węgla w sumie, tam gdzie byłem, tylko musiałem się odejść, bo nie było czasu, a to pojawiłoby się pode mną i by było niedobrze, bo Jezu, jak wybuchło mocno, ła moje uszy. Ja mam nadzieję, że to nie jest tak głośno, muszę zobaczyć przy następnym wybuchu, czy to nie jest za głośno, bo jeżeli by było, to niedobrze. Dobra, to się zaraz pojawi pode mną, więc trzeba stąd uciekać. Dobra, pojawiło się. Teraz tak, ja szybko spojrzę tutaj na wykres, czy nie jest za głośno to. Uwaga, wow, jest bardzo głośne. Ale dobra, ja to ściszę oczywiście w programie, bo mam takie możliwości, żeby ściszyć jedną ścieżkę, więc spokojnie to zrobimy później. Muszę tylko o tym pamiętać, żeby to ściszyć, żebyś nie mieli za głośno tych wybuchów, bo są faktycznie mocne. Dobra, weźmy jakąś świnkę, tutaj ogarnijmy. Bo, o, idealnie, bo właśnie świnka jest nam bardzo potrzebna. O, znowu się pojawiło TNT. O, nie, kuszko, już myślałem, że pobiegniesz mi tam do tamtego. Dobra, mamy żelazo. Więc to by można było na tym zbazować jakoś, żeby tutaj to zdobyć. Tylko czy my zdążymy tam się dostać zanim tu się pojawi na pewno? Dobra, czekajcie, zróbmy tak, stańmy w tym miejscu. O nie! Szybko! Dobra, wyniki. Okej. Nie, zniszczyłam! A nie, jest tam to żelazo, ale wiecie co zrobimy? Nie wiem, czy ryzykować skokiem tam, chyba jednak nie, chyba jednak w jakiś inny sposób zdobędę to żelazo. Bo to jest zbyt ryzykowne tam iść, a ja też mam za mało żarcia w sumie póki co, żeby tam cokolwiek przetrwać, tak mi się wydaje. Dobra, tu znowu nam się wybuchło za nami, wow, wybuchło. Zobaczmy, czy tu jest jakieś żelazo pod ręką. Chyba nie, dobra, ja bym poszedł najlepiej do kopalni, by było chyba pójść. Albo zeskoczyć na przykład, tylko to też jest duże ryzyko zeskakiwać w taką dziurę, jeżeli nawet jakby tam była woda. A nie będziemy mieli za bardzo gdzie uciec, ale dobra, może jakaś wioska, proszę, może jakąś wioseczkę by się nam udało. Dobra, tam się znowu dreszkiło za mną do TNT, ale nie przejmujmy się nim póki co. Ja bym po prostu gdzieś poszedł dalej, tam są znowu te jagody, ale jagód to już chyba nie potrzebujemy. Przejdźmy tutaj na drugą stronę tej wody, bo liczę na jakąś wioskę, szczerze przyznam. Fajnie by było jakąś wioskę ogarnąć. Dobra, tam wybuchnie za mną to TNT. Więc uwaga, pójdzie. Dobra, wybuchło pod wodą. Ej, w sumie pod wodą wybuchło, to mamy dostęp tam taki wodny. A w wodzie to nam TNT nie będzie zdawać, ale mamy też kanion. O, kanion też jest dobry. Kanion też jest dobry, więc chyba z kanionu skorzystamy. Z tym, że... O nie, akurat tu. O nie, czekajcie, bo tutaj woda akurat mieliśmy i nie wiem jak z nim będzie. Ale nie powinno być źle. Dobra, niech to wybuchnie. Okej. Dobra, mamy wodę, do której zeskoczymy. W celu zdobycia jakichś tutaj surowców. Więc musimy uważać ciągle, żeby być w jakimś takim... czekajcie, niech się tutaj pojawi to TNT kolejne. I polecimy tam, dobra, jest. Okej, i lecimy tutaj sobie zebrać to żelazo na szybkości, super. O nie, proszę, dlaczego ty to robisz? Nieważne, nie widzieliście tego, lecimy tam, wracamy, bo tam są moje itemy. Moje bardzo cenne itemy, czekajcie, gdzie to było? Ja pierdziele, gdzie to było? Creeper aż tak mocno wybucha? Zapomniałem sobie zrobić tarczy. A mogłem zrobić tarczę, a nie miałem żelaza. O nie, najgorzej, ale mamy pecha. Ja nawet nie wiem gdzie to było teraz. Ja nie mogę, takie itemy. Nie chcę zaczynać od nowa, dobra, to było gdzieś chyba tam. Chyba, proszę powiedzcie mi, że to było gdzieś tam, no nie, no już pierwsza śmierć. A zapomniałem powiedzieć, że mam tylko dwie opcje śmierci, w sensie, że jedną sobie dałem taką, wiecie. Jedną, że jeżeli raz giniemy, to jest koniec. Znaczy, jeżeli raz giniemy, no to musimy po prostu zdobyć itemy, jak drugi raz giniemy, to niestety koniec. Koniec naszej rozgrywki, więc trzeba uważać, trzeba się starać i nie wolno paść od razu, jak ciota. Więc dobra, tu lecimy za nami, TNT się pojawia oczywiście, więc bezproblemowo, prawda, lecimy sobie do przodu. Zeskakujemy tam na dół i zdobywamy te itemy. Ja nie mogę, jak padłem, jak frajer. Nie wierzę w to, że to się ustało, naprawdę. Dobra, niech się kolejne TNT za mną pojawi. Pojawi się? Bo chcę, żeby się tutaj pojawiło, dobra. Żebyśmy mieli czas, żeby tam zeskoczyć na dół. O, dobra, idealnie. I idźmy po te nasze itemy. Dobra, udało nam się na szczęście
zlokalizować, gdzie to było. Więc dobrze, ale ten creeper, ja nie mogę najgorzej, że nam się takie coś trafiło. No weźmy tutaj to expa, straciliśmy sporo, ale odzyskaliśmy chociaż żarcie. Dobra, niech tu się pojawi ten słup gdzieś. O, super, dalej, niech tam. Tu weźmy sobie to i uporządkujmy sobie szybko ekwipunek. Albo weźmy to żelazo, póki jeszcze mamy czas. Tu, ja, szkoda, że nie ma jakiegoś licznika, tych, ale dobra, postawmy tutaj to TNT. W tym czasie ustawmy sobie ekwipunek. Coś takiego, weźmy tu. Tu, dobra, postawiło się to. Wracamy z powrotem po nasze żelazo. No to jest straszne, tu trzeba tak taktycznie grać. Trzeba zmieniać to co chwilę. Po prostu, żeby to nie wybuchało przy mnie. Bo jak wybuchnie przy mnie, to jest koniec. To jest definitywny koniec, prawda, tej naszej rozgrywki. Dobra, zbierzmy to, ten węgiel. Dobra, coś takiego. Wow. Dobra, mamy to. Wybiegnijmy tutaj gdzieś dalej. Tu są jakieś moby, które są nam totalnie niepotrzebne. Wow. Kurde, zostawcie mnie, proszę. Dobra, pójdźmy w kopalnię, chociaż to może być bardzo zdradzieckie. Ale spróbujmy. Tutaj jakąś rozgrywkę pocisnąć. O nie, szkielet, ale dobra, pojawiło się TNT. Ej, my tym w sumie TNT jesteśmy w stanie też walić mocno na łeb. Zróbmy sobie pochodnie na szybko. Weźmy do drugiej ręki. Dobra, teraz tak. Muszę mieć gdzie uciec, więc tutaj nie mogę iść tam do samego końca. Wow. Dobra, pojawiło. O kurde! Proszę! Nie chwyci mnie to. Nie mogę tu za długo zostać też. O nie! Słuchajcie, to jest chyba. Czekajcie. O kurde! Do przodu! O kurde, dobra, ja nie jest dobrze, ale dobra, mam pomysł, mam plan jak takie coś załatwiać. Więc uwaga, robimy coś takiego, stajemy w tym miejscu, czekamy aż się to pojawi. I lecimy tutaj, na ten wykopać tutaj kawałeczek wykopać. Żebyśmy ciągle mieli gdzie uciec, wiecie o co chodzi, musimy mieć taki bezpieczny punkt. Dobra, cofnijmy z powrotem tutaj, bo tutaj fajnie to będzie spadać na sam dół, wiecie o co chodzi, nie? O nie, tu mnie blokuje to. Dobra, zróbmy tak, niech to tam spadnie na sam dół. Ja się wyleczę w tym czasie, okej, super. I lecimy znowu dalej. I teraz troszkę w dół, żeby zejść tam na dół, żeby wyjść stąd. Kurde, bo tutaj nie możemy być za długo. I musimy zrobić jakąś tą. Dobra, zróbmy tą taktykę. I ustawmy tutaj gdzieś. Zróbmy miejsce sobie, dobra, cofnijmy się, żeby tutaj to TNT znowu postawić. Tu jesteśmy w miarę bezpieczni, tak mi się wydaje. Tu tylko sobie zrobię jeszcze coś takiego, żeby mnie nic nie zrzuciło. Dobra, postawiliśmy to. Postawmy tutaj tak, zróbmy sobie szybki piecyk. Postawmy piecyk w tym miejscu i przepalmy żelazo. To jest ważne. Dobra, przejdźmy teraz tu. Spróbujmy kopać coś w drugą stronę może. Ja może tak będę kopał, żebym widział, kiedy TNT się pojawia. Dobra, tutaj tak, pojawiło się TNT, więc na spokojnie, super fajnie. Tam mi się to przepala. No, taktyka jest, myślę, bardzo dobra. Z tego powodu, że my totalnie nic nie tracimy, wiecie, tutaj będąc na tym. Bo to ciągle spada na dół i w ten sposób zyskujemy bardzo dużo na czasie. Bardzo dużo na czasie i jesteśmy też bezpieczni, co jest mega ważne. Ale dobra, niech się pojawi znowu TNT ze mną, bo zaraz się pojawi. Dobra, pojawiło się, możemy przyjść dalej, zobaczyć co tutaj mamy. A to jest ta kopalnia, okej. To zróbmy tutaj zejście sobie, żebyśmy mogli tędy uciec, prawda, bardzo szybko. Coś tego typu. Zróbmy tu. Postawmy, rozwalmy to. O, wróćmy szybko. Dobra, tu i teraz się pojawi znowu TNT, uwaga. Dobra, pojawiło się. Na szczęście to spada, dobrze, że tam nie zostaje żaden. Dobra, tu mamy teraz zejście, prawda, szybkie, żeby sobie ogarnąć, prawda, takie zejście, tu rozwalmy to. Wróćmy się po nasze żelazo. Z tym, że to się teraz tutaj pojawi zaraz, więc znowu trzeba uważnie. Dobra, podoba mi się ta taktyka, ona jest bardzo mądra w sumie, jak sobie teraz myślę. Dobra, pojawiło się TNT. Zobaczmy, co my tutaj mamy i zróbmy sobie z tego jakieś rzeczy po prostu, więc może tak. Z tego możemy zrobić w sumie spodnie. Zróbmy galoty, jak to się mówi. Zjedzmy sobie znowu. Niech to tam znowu spadnie na dół. Potrzebujemy więcej żelaza. To jest bardzo dużym minusem, że nie mamy tego żelaza. I po prostu trzeba go znaleźć. Więc tu bym się gdzieś rozejrzał za tym żelazkiem. I też węgiel też nam się przyda. Dobra, widzę żelazo, ale widzę też jakiegoś pająka, który do mnie gdzieś tam chce kroczyć. Dobra, już się nie wracam tam. Teraz tutaj coś wysadzimy, co nieco. Dobra, czy jakbym zrobił coś takiego, czy to będzie na tyle duży wybuch, ale załatwimy te moby. Dobra, super, odsuńmy się na wszelki wypadek. Jak wygląda sytuacja z wybuchem?
Dobra, nie był na tyle mocny. Okej, jest dobrze. Wykopmy tutaj to żelazo w takim razie teraz. Tak, mamy żelazo, były dwa, okej. Teraz tu znowu. O nie. Proszę, dobra. O, idealnie! Ale timing. Dobra, przejdźmy troszkę dalej, zobaczyć jakieś żelazo tutaj. O, jest żelazo. Jak dobrze. Dobra, weźmy to. Oj, nie chyciłem, dobra. Teraz tak, zróbmy znowu tą samą taktykę, bo ona jest bardzo dobra i bardzo przemyślana jest moim zdaniem. Dobra, tu mamy znowu żelazo, pojawiło się TNT, możemy kopać. No, powiem wam szczerze, taktyka jest mocarna. Mocarna jest to taktyka, ponieważ w ten sposób mogę sobie bardzo spokojnie chodzić i to mi się mega podoba. To ogólnie taki tryb to jest, to nawet fajny jest taki, taka mini gra, taki tryb minigierkowy. Dobra, tam widzę znowu jest kol... Dobra, odsuńmy się, bo to jest niebezpieczny wybuch tutaj. Ale byliśmy na krawędzi na szczęście. Więc spadło i nie wsadzi nam tego tutaj, ale dobra, jest okej. Ja, celem jest zdobycie diamentów, to jest mój cel zdobyć diamenty. To nie powinno być zbyt trudne, ponieważ diamenty, prawdopodobnie zaraz gdzieś zdobędziemy przez takie wysadzanie właśnie. O nie, weź to. O dobra, uciekamy. Dobra, udało mi się uciec na bezpieczną odległość. Niech to sobie wybuchnie. Dobra, idziemy dorzucić znowu tego żelaza, bo już go mamy troszkę, a trzeba mieć całą zbroję. Trzeba mieć całą zbroję, żeby czuć się w miarę bezpiecznie. Niech się za mną znowu tu pojawi znowu to TNT. Okej, świetnie. I możemy w ten sposób od razu lecieć tam. Taktyka, no big brain po prostu to jest. Naprawdę, przysięgam, że mózg mnie boli od myślenia. Zróbmy sobie buty, postańmy tutaj, załóżmy buty. Okej, potrzebujemy jeszcze... Okej, na hełm nam nie starczy, ale na klatę nam starczy z tego, co tam przepalamy. Na klatę potrzebujemy 8, zostanie nam tam 2, czyli potrzebujemy jeszcze 3 żelaza tak naprawdę, żeby zrobić sobie cały secik żelazny. Co by było mega spoko. Okej, mamy tutaj żelazo. Więc ja bym w to poszedł, żeby tutaj zdobyć to żelazo. A w tym miejscu będziemy zrzucać TNT. Super. Świetny plan. Aha, żeby się przydało zrobić żelazny kilof, żeby mieć czym wykopać w ogóle te diamenty. No to też, ale dobra, tu chyba będziemy mieli na tyle dużo, żeby zrobić to. Tak mi się wydaje, tak, będziemy mieli, dobra. No to kozaczek, dobra, tu odłóżmy znowu tutaj to TNT. Taktyka, ta taktyka mi się tak podoba, naprawdę. No, czuję się z tą taktyką bezpieczny bardzo. I wydaje mi się, że uda mi się wykonać mój cel odcinka. Bo już jesteśmy blisko w sumie tego, żeby go zrobić. Dobra, odłóżmy to żelazo. Weźmy to. Dobra, cofnijmy się tutaj. Niech się tam przepali to żelazo do końca. Tu zrzućmy teraz to, co mamy do zrzucenia. Z żarciem też nie stoimy najlepiej, chociaż też jagody nie są złym pomysłem akurat. Dobra, weźmy tak. Zróbmy sobie już hełm, bo to jesteśmy w stanie zrobić. O kurde, myślałem, że to pode mną wybucha. Ale się wystraszyłem, dobra, jesteś spokojnie, jak na wojnie. Dlaczego mi tak szybko żarcie schodzi? Tego nie rozumiem, ale dobra. Niech będzie, że niech schodzi. Dobra, tu pojawiło się, okej. Weźmy tutaj to i zróbmy już sobie od razu kill off. Zróbmy kill off, bo już jesteśmy w stanie go zrobić. To zdajmy zamiast siekiery, bo jesteśmy w kopalni, więc na co nam siekiera. Mamy jedno, potrzebujemy jeszcze 7, tam się chyba tyle znajdzie, tak mi się wydaje. Nie spojrzałem, ile ich tam mamy. O, tu jest jeszcze żelazo, więc jakby co, to jesteśmy w stanie go zdobyć. Ale 3 plus 5, mamy idealnie, nie potrzebujemy nic więcej. Jedynie co, to teraz bym zlokalizował jakoś diamenty jakieś. Bo nie mamy żadnych diamentów zlokalizowanych, a przydałoby się mieć coś. O nie, nie strzelaj. A załatwię się, patrz to. Tu jest gdzieś ten... O, załatwimy go chyba. Gdzie on jest? A on spadł tam, no to gin. Pum! Poszedł. O nie, most mi się rozwalił. Most mi się mój rozwalił, a on jest cenny bardzo. Dobra, ale musimy stąd zlokalizować jakoś diamenty. Czy widzimy jakieś diamenty? Proszę, znajdźmy jakieś diamenty. Ja jestem ciekaw, czy tam jakiś na dole diamentów nie ma już jakby rozwalonych przez te TNT. Myślę, że mogą być jakieś. Że jakbyśmy tam zaskoczyli, to byśmy się pozytywnie zaskoczyli ilością diamentów, która tam leży. Więc może zaraz tak zrobimy, ale to by było ryzykowne, bo nie mamy jak stąd uciec. Dobra, postawmy tutaj, bo już powinienem mieć przepalone. Dobra, postawiło się. Bierzemy, tak, mamy przepalone, robimy sobie szybki cały secik, mamy żelazny. Super, fajnie, dajmy do przepalania tutaj to żarcie w sumie, niech się przepali. Zawsze jakieś żarcie będziemy mieli. I teraz tak, czy tutaj... Rozwalmy to. Czy widzę złoto? Diamentów? Nie. Wiecie co zrobię jeszcze? Bo to jest też 300 IQ, żeby takie coś zrobić. Zbierzemy żelazo, żeby zrobić wiadro.
Bo brać. Ja nie jestem mistrzem walenia wiadra, ale takiego w Minecraftie wiecie o co chodzi, ale lepiej mieć, bo a nóż będzie trzeba go użyć i byłoby smutno, gdybym nie umiał, nie? A tu idealnie mamy teraz, żeby zdobyć jeszcze to żelazo. Dobra, zdobądźmy je szybko. Idealnie nam starczy na wiadro. Dobra. Tu teraz odłóżmy tą TNT. Nie widzę żadnych diamentów. Dobra, idziemy przepalić jeszcze to. Te na wiadro. Dobra, taktyka jest mocarna. Taktyka jest mocarna, byle zdobyć jeszcze diamenty. To jest wszystko, co potrzebujemy. Tam wyrzućmy to, niech się spali, bo nie lubię tego bloku nawet. I teraz tak, czy ryzykujemy zeskoczeniem i zrobieniem wiadra? Może być ciężko z tym, bo ja nie jestem mistrzem w tym, żeby takie rzeczy robić. Ale jakieś spuszczenie takiego, wiecie. To TNT też jest o tyle dobre, że gdybyśmy mieli enchanty na ochronę przed wybuchem, to byśmy mieli jak się chronić przed tym. O nie, zaraz się pode mną pojawi TNT. Dobra, mamy spokój, okej, bierzemy. Trochę się rozgadałem tutaj, robimy wiadro. Bierzemy ostatnie żelazo, dajemy tu do przepalania to, zaraz tutaj wrócimy, idziemy po wodę. Taktyka jest mocna ta taktyka. Dobra, tu odłóżmy TNT. Tu chociaż woda nam spada na dół, więc przydałoby się ją tylko zdobyć jakoś. Tam mamy jakąś wodę, której nie będziemy używać, więc weźmy tą wodę. O, idealnie jest ustawiona, idealnie. Gdzieś tutaj było? Nie, troszkę dalej, tutaj. Tu jest źródło, okej, super. Odstawmy tu, czy widzimy tu jakieś diamenty? Proszę, no jakieś diamenciki, prawda, skromne. O, tu się woda nam teraz rozkraczy, to będziemy widzieć więcej. Ale chyba tu diamentów nie ma, dobra. Uwaga! Spuścimy tu, cofnę się jeszcze po tamto żarcie. Bo nigdy nie wiadomo, czy nam się przyda, czy nie. Tam bym poszedł jeszcze, bo tam możemy coś ciekawego zdobyć. Otóż... Wow, już się bałem, że wiadro będę walił, zaraz. Już byłem gotowy. Dobra. O nie, trzema sam się blokuje. Dobra, weźmy tutaj to. Weźmy to, może nam się przydać jeszcze. Chociaż wątpię, żeby się przydało. O nie. Dobra, weźmy tak. I uwaga. Tu nie będę schodził. Odłożę tu jeszcze jedno TNT i lecimy od razu tam, skaczemy na dół. Okej, go. Lecimy tu i skaczemy tutaj do tej wody. Świetnie. Teraz musimy zdobyć... A nie, miałem tam pójść gdzie indziej. O nie, najgorzej. Weź się tam. Dobra, jeśli pojawi TNT tutaj w tym miejscu. Dobra, przelećmy tutaj. Nie wiem, na jakim jesteśmy poziomie też. Dobra, wylecę stąd jednak. Bo to jest jednak takie średniawe miejsce, tak mi się tak teraz z tego co widzę. Nic tam nie było ciekawego. Tu diamentów też nie widzę. Dobra, czekajcie, odłożymy TNT. Świetnie. Pójdźmy tam, gdzie mówiłem na początku. Chociaż tutaj mogłoby być TNT, znaczy diamenty mogłyby być jakieś. Chyba nie ma, dobra. Trudno. Wejdźmy tutaj. Pójdźmy tutaj dalej i tu zobaczmy, co tutaj mamy. Oho, dobra, tutaj mamy... Ajajajajaj. Wiadro powinienem walnąć w takiej sytuacji. Wow, gdzie to wybuchło? Gdzie ja postawiłem te TNT? Nawet nie wiem, dobra. Niech się postawi tu gdzieś, gdziekolwiek. Dobra, mamy taktyka piękna. Lecimy dalej w głąb. Dobra, tu mamy kolejny... Jest, są diamenty, dobra, cel osiągnięty. Dobra, walnięte jeszcze wiadro na koniec. Czekajcie, dla pewności stanę sobie gdzieś dalej. No, niech się postawi TNT. Dobra, kozaczek, wykopujemy diamenty. Dobra, cel odcinka osiągnięty. No nie ma to tamto. Przeżyliśmy pięknie pierwszy. Było tylko jedna taka śmierć, głupia w sumie, przez creepera, więc w sumie nie powinno się ona totalnie liczyć, tak moim zdaniem. Bo ona była taka frajerska śmierć, wiecie o co chodzi. Więc totalnie nie powinno to mieć jakby znać. O kurde. No i mamy kurde kolejną frajerską śmierć. Dobra, więc dzięki. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymcie się ciepło. Do następnego, na razie. Pa, pa.